Dzień dobry, witam na mega holu. Muszę to nazwać naprawdę mega hol, bo bardzo się udał. Zakupy dzisiaj były planowane na tydzień, oczywiście nie wyszło według planu, z czego bardzo się cieszę. Zaplanowałam sobie posiłki do 8 od dzisiaj. Wydaliśmy w sumie 757 zł i jest to wartość za dużo produktów, które też były w promocjach. Obliczyliśmy same promocje dzisiaj, czyli urwania na różnych tematach, które jemy. 105 zł promocji, takiej kwoty bardzo dawno nie udało mi się osiągnąć, bo albo nie trafialiśmy w taki moment, kiedy były rabaty na przykład na mięso albo inne produkty, że no dzisiaj po prostu nam się udało i były to rzeczy, które po prostu jemy. Więc najbardziej się cieszę z tego, bo to oznacza, że do końca miesiąca mam temat z głowy, mogę sobie wszystko przygotować dzisiaj i co? I bardzo fajnie, więc mięso było na przykład 9,90 chyba za kilogram z kuponem. Były też podudzia, które wzięłam. Fajna promka była bardzo na puszki, czyli tego typu tematy. Wszystkie warzywa w puszce 2 plus 1, więc wzięłam tego razy 2, no bo normalnie jemy i na święta. Zaplanowałam też fasolkę po bretońsku z takiej gotowej fasoli, bo już po prostu nie mam siły, ochoty, chęci namaczać normalnej, więc to będzie do fasolki po bretońsku idealnie, po prostu moment z kiełbaską, bomba. Więc dużo rzeczy naprawdę uważam, że się udało. Były też rzeczy, które nie były w kuponach, a były w dobrej cenie. Jakaś mąka za 2 zł na przykład, czy płatki owsiane za 9 zł 2 kilo, więc tego typu rzeczy nie liczą się w promocjach, a jednak trzeba jakoś tam gdzieś liczyć, że czasem się uda coś uszczknąć. Nie wiem, czy to jest chyba dobra cena, bo wzięłam to kolejny już raz, Santibocca. To są takie płaskie, pieczone ciasto na zakwasie, się nazywa, ja to nazywam po prostu kanapką. Robię to w airfryerze z warzywami, szynką prowansalską jest dobre, ale z normalną też będzie zupełnie ok. Ja bym to jeszcze zrobiła z grillowanym bakłażanem i taką kanapeczkę można też na obiad sobie zrobić albo na drugie śniadanie, więc to jest bardzo fajne. Tu jest 4 dosyć duże sztuki, więc super to u mnie funkcjonuje jako takie jedzenie awaryjne. To mi się udało też urwać. O, taki wielki sos za 9 zł, muszę sobie jakoś dopomóc. Zaraz Wam pokażę dlaczego. Bo mój plan na grudzień jest dosyć zajęty i dużo mamy wstawania o 4 rano. Ja tu wstaję, tutaj mój mąż wstaje, tutaj mam pracę zdalną, więc już sobie odpocznę. Tutaj znowu wstaję rano, tutaj mam odczulane z dzieckiem w poradni przy szpitalu, więc to będzie 3 godziny około nam to zajmie. Dużo, dużo się dzieje, tu gdzieś już zaczynam wolne, ale do tego czasu po prostu muszę sobie tak pomóc z zakupami i z posiłkami, żeby o tym nie myśleć. Tutaj tylko zaplanowaliśmy małe zakupy, że mój mąż zrobi, to będą na przykład warzywa, tak? Zobaczymy, na czym będziemy stać, bo kupiliśmy tak dużo, że nie wiem, czy to będzie potrzebne. Myślę, szczerze mówiąc, że nie. Ja ogólnie kupiłam aplikację dostęp na pół roku w ramach Black Friday'a do Vitali dla diety, dla insulinoopornych, żeby sobie troszkę ułatwić. I tam mam przepisy, które od razu eksportują się do listonika. Więc ja sobie pozamieniałam niektóre posiłki, które tak z defaultu miałam i nie korzystałam jeszcze z tego, nie daję żadnej opinii, bo dopiero zaczynam w zasadzie od jutra. Od dzisiaj miałam zacząć, ale nie miałam produktów, może tylko kolację zrobię. I co tam mam? No dzisiaj sobie zaplanowałam rolatki z indyka plus surówka. Później pieczony indyk z warzywami, makaron z pieczarkami i cytryną. Na 2 dni to samo będę robić. Pierś z kurczaka w musztardzie z fasolką szparagową, gulasz z indyka, pork plus kasza, kurczak z oliwkami, potrawka wołowa plus kasza gryczana. To wiadomo, że jeszcze tam są inne posiłki, bo to jest chyba 5 posiłków w ciągu dnia, ale śniadania też sobie dopasowałam i tutaj są wszystkie produkty, które będzie trzeba. Drugie śniadanie też, to czasem jest jakiś skyr pitny, jest dużo kefirów z czymś tam, więc na kolację jakaś tam sałatka, obiad w pracy, właśnie to są te obiady. I zaplanowałam jeszcze jedzenie awaryjne, które zrobię dzisiaj, łamane jutro. Może nawet skręcę z tego film, ale nie wiem, kiedy zmontuję, bo dużo rzeczy mam do zrobienia jeszcze dzisiaj. A dzisiaj jest sobota, już 16. Na śniadanie ostatnio bardzo dobrze mi zadziałał tryb, że przygotowałam sobie dużo rzeczy. Zrobiłam cynamonki, zrobiłam drożdżówki z budyniem. I co jeszcze zrobiłam? Kurczę.
paszteciki. I zrobiłam dużo takich kwestii, które mogłam zamrozić i po prostu mój syn z mężem mogli sobie wyjmować i mąż miał do pracy na 12 godzin, jak pracuje, dzieciak miał do szkoły. To było bardzo wygodne, bo chociaż sama tego nie jem, to chcę ułatwić ten cały proces, żeby mój mąż też, jak przychodzi bardzo późno po pracy, po 12 godzinach, idzie się myć, idzie spać, więc ja też chcę w tym procesie mu jakoś pomóc i po prostu robię w weekendy takie meal prepy, żeby sobie po prostu później wyjmować tematy i żebym ja też miała czas, żeby sobie przygotować swoje. To nie jest takie łatwe. Pomyślałam o tostach francuskich, które można zrobić, też bardzo dobrze się mrożą. Mini zapiekanki, to zrobię takie z tej bułki. Pokroję na takie kawałki, dam pieczarki, szynkę, ketchup jakiś albo koncentrat, nawet posmarować dla smaku, jakieś fajne przyprawy i to po prostu pomrożę. Później to będzie temat do airfryera, do szybkiego odmrożenia, także też super. To będą te mini zapiekanki, później granola w kostkach. I tu trochę mam zagłostkę, co zrobić z granolą, bo normalnie tak robiłam, że do granoli dodawałam, mieszałam płatki owsiane z taką zalewą z miodem i oliwą, dawałam do piekarnika na długo, a później dodawałam do środka bardzo dużo rzeczy. Migdały, orzechy, żurawiny, wiórki kokosowe, owoce goi, bardzo dużo różnych rzeczy kupowałam, żeby właśnie tu dodać też imbir kandyzowany. I teraz w trakcie odczulania syna nie mogę tego zrobić, szczególnie na migdały, orzechy i różne tematy i po prostu się boję. On ma bardzo wysoki stopień alergii i muszę teraz uważać na czystość takich dookoła orzechowych tematów dla niego. Więc tutaj chyba zrobię tylko tą kwestię z żurawiną albo w ogóle nie będę mu dawać. Nie wiem sama co zrobić, zapytam jeszcze lekarki, będę miała konsultację niedługo. I zobaczymy, ale takie granole bardzo fajnie dają radę, więc tak, to odczulanie jest dla nas dużą historią i bardzo długo się do tego przygotowywaliśmy i jest to proces dosyć stresujący, więc wiem, że mogę mu po prostu zaszkodzić niechcący, wywołując reakcję krzyżową z czymś typu marchewka, seler, nie marchewka chyba nie, ale u niego seler, jabłko, orzechy właśnie. I tak dalej, bo w normalnych warunkach przeważnie ma problemy ze skórą, dosyć niewielkie, które szybko znikają, ale w warunkach, kiedy dostaje już odczulanie i po prostu szczepionkę na to zastrzyk, mogę spowodować silniejszą reakcję i dlatego po prostu muszę troszkę bardziej uważać na te rzeczy, które do tej pory mogłam trochę przymknąć oko. Nic jakiegoś nie stało, jak zapomniałam. Teraz może się stać. Teraz muszę uważać. Dobra, więc śniadania. Zastanowię się nad tą granolą, może po prostu dla syna będę coś innego robić. No, jak zje jajka, słuchajcie, kanapki, przez 4 tygodnie mamy takie bardzo ostrożne, to później będę mogła wyluzować, to nic się nie stanie. Dania obiadowe, weki, łamane mrożenie. Dobra, fasolka po bretońsku to jest to właśnie fasolka w puszce, bo już naprawdę nie mam siły, kurczę, udawać, że jestem taka super, nie będę udawać. Nie jestem taka, jak to się mówi, kurczę, almond mam. Nie, jak jest gotowe, można kupić sobie pomoc, dlaczego nie. Indyk w potrawce, chyba taki normalny, z marchewką i groszkiem. I chyba śmietany się daje i ten indyk jest gotowany w ogóle w rosole, coś w tym stylu. Pałki z kurczaka wolnowar. Ja to po prostu wsadzę sobie pałki z kurczaka w zalewie surowe do worka strunowego, podpiszę do zamrażarki i w danym dniu, kiedy będzie trzeba, po prostu do wolnowaru to wrzucę. Pomidorówka bardzo fajnie ostatnio na mnie zadziałała. Miałam ochotę po prostu na coś ciepłego zjeść i fajnie było sobie ją wyciągnąć. Kaldzone jako opcja taka do zamrożenia, zrobienia wcześniej, ekstra. Więc tak, zobaczymy jak wyjdzie dieta z Vitali. Nigdy nie próbowałam. Bardzo wygodne jest to, że można eksportować produkty do listonika i tam Wam opisuję. Po prostu w tym listoniku dostajecie taki, eksportuję wszystkie dane, czyli kasza gryczana 0,3 opakowania, to jest ileś tam gram i tratatata, robi się taki długi opis, ale ignorowałam po prostu te opisy i jak coś miałam, po prostu brałam, więc to są produkty dla nas wszystkich, na pewno nie na tydzień, tutaj będzie znacznie więcej. I podejrzewam, że w tym miesiącu już nie będę robić takich mega dużych zakupów, bo nie będzie potrzeby. 21 jeszcze wybieram się do mamy, więc prawdopodobnie jajka wiem, że mi zamówiła. A kapustę pekińską mój mąż kupił spontanicznie. Ona ma tendencję u mnie do psucia się.
Często bywało kiedyś tak, że mi się psuła, więc albo gołąbki, albo zrobię taką sałatkę gyros. Tak mi przyszło do głowy, że to by było fajne i to dosyć szybko. Więc mogę sobie wpisać te awaryjne jedzenia już teraz. I tak, to by była tak: sałatka gyros, kurczak w sosie słodko-kwaśnym, Santiboka, czyli mam już trzy. Dobra, muszę to wpisać. Ponieważ moja akcja podnoszenia odporności ciągle trwa i naprawdę jest dobrze, jestem bardzo zadowolona z tego, co się dzieje. Suplementy, syropy różnego typu i też naturalne produkty jak najbardziej wciągam i chyba dają radę. Więc jedną butelkę wykończyłam, teraz wziąłam drugą. Zakwas z buraków. Jakoś to idzie, nie jest to smak, nie wiem jaki, ale słuchajcie, no bywało gorzej. Także bardzo spoko. A, udało mi się jeszcze urwać z promki ser żółty, więc mam dwa opakowania, dużo sera żółtego, ale tak, do calzone mi się przyda. Myślałam jeszcze, żeby zrobić takie mini burgery jako taką opcję do szkoły, czy właśnie dla męża coś małego, żeby mogli sobie złapać i zamrozić po prostu pojedyncze sztuki. I to zobaczę jak z czasem i z moimi siłami. Robię tiramisu, bo obiecałam w pracy, że im zrobię. A poza tym mam powód. Muszę podziękować koledze za jedną akcję, którą bardzo spontanicznie, fajnie zrobił. Więc chcę jakoś podziękować i tiramisu będzie grane. Mascarpone kupione. Czekolada chyba jest w ogóle do jakiegoś mojego przepisu witaliowego. No jestem bardzo ciekawa tego. Ciekawa jestem jak to będzie. Wizualnie aplikacja wygląda na razie spoko, ale nie miałam jeszcze szansy przetestować, więc nie wypowiadam się. Jestem otwarta. A w przyszłym tygodniu przetestuję sobie tym czujnikiem glikemicznym, jak idzie ta dieta insulinooporna według nich, czy rzeczywiście jest insulinooporna. Zobaczymy. Trochę surówek mój mąż kupił, bo je uwielbia. Chyba 6 zł coś takiego kosztuje. Ja mówię, dobra, rób, słuchaj, bierz co chcesz, bo nie chce mi się teraz stać i szatkować kapusty. Jak możemy sobie jakoś uprościć proces takiej logistyki i po prostu życia tygodniowego teraz, to zróbmy wszystko, co się da. Więc tak, czasem idę na łatwiznę, że tak powiem, jak z tą fasolką, ale myślę, że nie ma najgorzej, no bo jednak są to produkty całkiem spoko. Poza tym większość rzeczy gotuję sama, oprócz tego sosu i co jeszcze mam gotowego, to nie jest takiego. Nie, no po prostu no, lubię gotować, lubię coś przygotować i mam panowanie nad tym. I mam dodatkowy jeszcze task, sobie nałożyłam, że w przygotowaniu tych wszystkich rzeczy postaram się wykorzystać większość przypraw, które mam, bo mam koszyk wstydu, czyli tysiące przypraw. Ja kocham przyprawy, uwielbiam i dużo przyprawiam. I dostaję od znajomych z różnych miejsc w ogóle przyprawy i one są takie dziwne. Ja nie mam ich nazwy, bardzo egzotycznie pachną, nie do końca wiem do czego wykorzystać i teraz będę miała szansę. To co mogę, to zrobię. Indyka chyba od razu zacznę w rosole gotować. Coś dla psa kupiłam. Zawsze się pytacie, co psu robię. Bardzo różne rzeczy. Kupiłam mu taką metkę, bo on ma swoją karmę z puszki, ma mięsne, ma karmę suchą i ja mu gotuję gulasze, rosoły i czasem kupuję jakiś taki produkt, który mogę po prostu zmienić mu smak. Także robię mu przyjemność po prostu jakimiś takimi rzeczami i podejrzewam, że jeszcze do Auchan skoczę, bo tam jest szafka, nie marnuje i często są jagnięciny i tego typu rzeczy, które można w dobrych cenach naprawdę kupić. I to właśnie dla psa też czasem kupuję i robię mu takie wywary czy gulasze. Ja już tak trochę bardziej o niego dbam teraz, powiedziałabym, i bardziej szukam różnych rzeczy, ale to po prostu starszy pies jest. Także myślę, że ciekawe są te przepisy. Zobaczymy. Dużo w tej witaliowej opcji na śniadania jest węglowodanów. I zobaczymy, jak czujnik glikemiczny się zachowa, jak tak naprawdę to wyjdzie, bo wszystko zależy od tego, jak równoważycie węglowodany białkiem, łamane też tłuszczem, jakie są proporcje tego, bo jeżeli białka jest za mało i tak dalej, to ta glikemia wyskoczy, a tego nie chcę. Także dzisiaj i jutro mam dużo roboty, uznaję, że zakupy są super udane, cieszę się, że mam to z głowy. To nie jest tak, że jest to jakoś mega przyjemne, zabrało nam to godzinę, ja swoją część, mąż swoją i razem później się spotykamy, gadamy o różnych rzeczach, lecimy do kasy, więc to nie jest tak, że to jakieś takie mega przyjemne jest, tylko po prostu jest to kolejna rzecz do zrobienia, żeby w ciągu tygodnia nie latać i myślę, że ta przyjemność nas ominie na długo. Na pewno mięsa mogę zapomnieć o tym na długo, więc super. Będę przeplatać jeszcze rzeczy wegetariańsko, więc tutaj na przykład niekoniecznie szynka, może ser żółty, może jakaś mozzarella, która tutaj gdzieś krąży.
Niekoniecznie we wszystkim mięcho, ale ja mam dużo mięsa w tej witalii swojej. Znaczy dużo, może gramatura jest niewielka, ale często występuje, często się pojawia. Warzyw trochę jest, nie są jakieś super, ale ok. Jakiś boczek, pietruszka, prawda? Ogórki, oliwki, trochę pieczywa. Pieczywo pachnie, ach, czuję to cząstkowe, to jest moje, moich właśnie chłopaków ulubione pieczywo, które zasadniczo można samemu zrobić, ale nie mam z tym problemu, że lubią i sobie kupują. Także dosyć sporo bułek, które używam dla syna do szkoły, trochę pieczywa. Ja może do Putki jeszcze dzisiaj skoczę po swoje probody. To jest to takie pieczywo dla insulinoopornych, jest naprawdę fajne i nie działa na poziom glikemii. Mam trochę takich rzeczy, których dawno nie jadłam, czyli jest skyr pitny, pojawia się w tym jadłospisie, fajnie. Dawno nie jadłam i tak omijałam nawet trochę taki temat, a ja lubię, dlaczego nie, więc zobaczę, jak to zadziała. I nie miałam też bardzo dawno sytuacji, że jem drugie śniadanie, przeważnie w pracy jadłam śniadanie, później jadłam obiad, wracałam do domu, coś tam sobie jadłam i to była już taka kolacja, czasem jeszcze jakąś przekąskę, bardzo różnie, więc teraz będzie 5 tych posiłków i zobaczymy, no ale jest to jakieś ułatwienie i oby było to dobre, oby to się po prostu, wiecie, dobrze złożyło. Tak, stoi tu kola, od razu wam powiem, że mąż mi wziął, powiedział, że fajnie, biorę ci coś, tam się ucieszyłem, źle, kurde, może nie powinnam tego pić, ale zobaczę, jak będę miała jakieś ciągoty do słodkiego czy coś, no to zawsze jest jakaś alternatywa. Zobaczymy. No, powiem wam, że w takich momentach, jak mam ochotę na słodkie, dobrze to działa, jest mega słodkie. Mega słodkie i smak też mi podchodzi. Kurde, lubię tą chemię, nie wiem dlaczego. No dobra, może to jest taki nauk już. Dobra. Kefiru trochę mam, fajnie. Dawno nie było kefiru i to też w jakiejś dobrej cenie znalazłam. Trochę jogurtów i to chyba dzisiaj nawet na kolację zobaczę, czy mogę sobie przesunąć i co tam do tego kefiru było, bo chyba miałam jeszcze jakieś orzecha czy coś. To synowi kupiłam, ale nie jestem pewna, czy będzie dla niego dobre. Muszę zobaczyć jeszcze, czy jakiś orzech jest, bo tak na szybko przeczytałam, to nie było. Na pewno na tym samym pasie, w którym robią takie rzeczy, robi się orzechowe rzeczy, więc oni zawsze piszą, że może być zanieczyszczone orzechami. I ja właśnie nie wiem, jak to jest, czy zanieczyszczanie orzechami u niego zadziała, czy tylko sam orzech, który występuje w produkcie. Temat jest skomplikowany, ale do tego mam lekarza, więc zapytam się go po prostu. Serki białe zawsze super, kocham serki, po prostu świeże, jak już tak postoję kilka dni, to już niekoniecznie. I mój mąż jak zwykle daje znaki dymne, na co ma ochotę, więc sobie wziął bułki, to też fajne, szybkie danie, no bo wsadzi się po prostu parówę i szybko się zrobi hot doga, będzie mógł sobie zjeść wieczorem. Dobra, słuchajcie. Chyba nie gadam więcej. Postaram się skleić dla was taki meal prep z tych rzeczy, które sobie planuję porobić i zobaczę, czy nie porobić sobie dla siebie na cały tydzień czegoś już. Takich nawet półproduktów. O, to jest fajne. Burrito plus pierś plus jogurt. Burrito to są takie placki, których nie kupiłam, bo jest tylko tortilla. Tak, burrito jest po prostu jasnym plackiem tego typu. Nie wiem, czy naleśnikowego nie zrobię, takich dużo nie narobić. Wysadzacie pierś do wolnowaru na przykład. Jak ona się rozpadnie, ugotuje już dobrze. Mieszacie ją dokładnie z jogurtem naturalnym. Dodajecie sobie kukurydzę, dodajecie trochę sera żółtego, takiego w wiórkach. Ulubione przyprawy, czosneczek, sól, pieprz, mieszacie to i po prostu wykładacie na burrito, zawijacie i na przykład do torebki strunowej i można to na śniadanie spokojnie sobie szybko wziąć i nie myśleć za bardzo nad tym. Także myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, może być na obiad, może być na śniadanie, co kto lubi, więc ja bym się chętnie zabrała do roboty. Nawet mam ochotę, ja lubię te meal prepy robić, wiecie, jakoś to jest takie męczące trochę fizycznie, ale mam takie poczucie satysfakcji, że coś zrobię sama, że to jest smaczne, że spróbuję, że odłożę, że później mogę to podpisać, wsadzić w odpowiednie miejsce i później wyjąć, kiedy trzeba. Także tak, daje mi to duże poczucie satysfakcji, chociaż wiele osób nie rozumie, o co chodzi w ogóle w meal prepie, dlaczego, skoro można pójść i kupić. Ja jestem teraz w sytuacji, że nie mogę pójść i kupić, zawsze było to dla mnie trudne, bo miałam dosyć daleko do sklepu, mieszkam na terenach wiejskich i dla mnie to zawsze była wyprawa, ale teraz jest to podwójnie trudne ze względu na tryb życia ze zmianą pracy męża, gdzie ma 3 dni pod rząd, po 12 godzin pracuje. Jeden, drugi, trzeci dzień, a później na przykład 8 godzin. I jest to dla nas po prostu trudne.
trudne, bo do tej pory się dzieliliśmy pewnymi rzeczami a propos dziecka, psa i tak dalej, a teraz musimy to zorganizować już na cały miesiąc z góry, więc te takie moje przygotowanie, taka zdolność, której się nauczyłam w czasie, jest teraz po prostu ekstra atutem, jest teraz po prostu super, że ja potrafię to rozpisać, potrafię wiedzieć, że my wstajemy, jedno robi jedno, drugie robi drugie, drugie wtedy śpi, jedno odpoczywa, drugie idzie z psem i tak dalej, potrafimy się tym wymieniać, dzięki temu możemy funkcjonować normalnie, więc ja już mam taką zdolność, nauczyłam się tego od lat, jak sobie pomóc, to jest moja pomoc, żebym mogła w ciągu tygodnia sobie pogotować, sobie poćwiczyć na bieżni, a żeby każdy był, że tak powiem, zaopiekowany, żeby miała czas dla dziecka, żeby mąż wrócił, żeby mogła jeszcze coś z nim pogadać, zrobić, a nie myśleć, kurna, co jutro na obiad, ty idź jeszcze o 22 do sklepu. No nie. Więc tak, moje zdolności naprawdę tutaj są na plus. I myślę, że w dużej mierze właśnie ten nasz taki sukces, że tak powiem, adaptacyjny do zmian, do tego, ile zarabiamy, do tego, jak żyjemy, jak zmieniamy pracę, to jest właśnie taka zdolność dogadywania się i dzielenia się. To jest coś, co ja robię dobrze. On robi na przykład dobrze zakupy, mój mąż, tak, i zajmuje się innymi tematami, więc podzieliliśmy sobie różne rzeczy. To jest coś, co ja lubię robić i to ogarniam. Więc tak, taka krótka historia. Dajcie znać, czy wy lubicie w ogóle meal prepy robić w domu, czy uznajecie, że to jest w ogóle wam niepotrzebne, bo część ludzi, która mi pisze komentarze, mówi, przecież co drugi dzień można pójść i coś kupić. No ja tak nie mam, słuchajcie. Ja bym, kurde, musiała całą wyprawę zrobić do sklepu, żeby pójść coś kupić. Inaczej czekałaby mnie jakaś żabka, to wiecie, jakie tam są ceny i nie wszystko kupicie w żabce. Więc dlatego te zakupy są takie, jakie są już od dawna. Ale to też jest system, który mi pomaga bardzo, żeby po prostu nie robić zakupów, nie być w tym motłochu. Teraz jest tyle ludzi, na święta już kupują i jest tyle ludzi z każdej strony, że ja wolę jak najrzadziej. Więc jakby się dało raz na miesiąc, to ja jestem za, tylko niestety jeszcze warzywa trzeba domawiać. Chociaż może na przykład warzywa same z Frisco. O, można to obejść, żeby nie pojawiać się w sklepie. Czyli raz w miesiącu zrobić taki ogromny haul, wszystkie posiłki poplanować, a później tylko domawiać ze 2-3 razy Frisco z warzywami. Nie wiem, może to mieć rację bytu, zależy jak to żyje. Dobra, koniec mojej wypowiedzi tutaj zacnej. Biorę się do pracy, zapiję swój zakwas buraczany. Jestem naprawdę zadowolona ze swojego stanu fizycznego. Teraz podoba mi się to, co się dzieje. Moje marsze z psem, suplementy, higiena snu i tak dalej. Wszystko to ma sens. I też produkty, jakie jem, czyli zakwas buraku, dużo kiszonek i wody więcej. Myślę, że wszystko składa się na to, że po prostu w końcu odzyskuję swoją naturalną energię i jest naprawdę dobrze. Więc czuję się w bardzo fajnym momencie swojego życia i muszę to złapać i trzymać, bo zawdzięczam to tym malutkim rzeczom, które się właśnie dzieją i zmianom, które wprowadzam w niektórych tematach. Także co, pozdrawiam Was serdecznie i do roboty. Buźka, pa!